Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni zajęli się m.in. inwestycjami na powiatowych drogach. Sprawa dotyczyła m.in. Pątnowa. Posłuchajmy, w jakim kontekście. Co wynika z zapoznania się w punkcie 3.4 zarządu z petycją w sprawie budowy chodnika w miejscowości Wierzch Las? To jest pierwsze pytanie. Następne pytanie, w jaki sposób, jakie jest rozstrzygnięcie w punkcie 4.1, bo zarząd rozpatrzył wniosek wójta Pątnowa. Zarząd zwrócił się do wójta gminy Pątnów z takim wnioskiem, z taką propozycją, aby pan wójt mógł przejąć tą drogę, jeżeli chce no bardzo szybko, że tak powiem, wykonać tą inwestycję. I czekamy na odpowiedź. Czyli na swój koszt drogę powiatową ma robić wójt, tak? Nie, nie, stosowne by było porozumienie, tylko czy jest w stanie po prostu przejąć w zarządzanie, bo ta droga no nie spełnia zgodnie z ustawą drogi publicznej definicji drogi powiatowej. I takie propozycje wysyłamy, bo jeżeli jest wola mieszkańców, a jest trudno to zrealizować w tym budżecie, jak już podkreślałem wcześniej, tych wniosków z gminy Pątnów jest bardzo dużo. Nie jesteśmy wszystkich w stanie zrealizować, bo jeszcze są gminy, jest gmina Wierzchlas, która jeszcze na terenie gminy Wierzchlas żadne zadanie nie zostało wykonane i planujemy tam pewne zadania wykonać, także tutaj musimy to jakoś ująć, żeby te wszystkie po kolei wszystkie drogi, na które mamy i są, jest opracowane jakieś są dokumentacje, aby to wszystko no po prostu jakoś pogodzić. Jest to bardzo trudne, wszyscy wiemy. Nie... A jak wójt gminy Pątnów się nie zgodzi, to co wtedy zarząd powiatu zrobi? To znaczy, no myślę, że nie podejmiemy tych inwestycji, bo wójt powinien, tak jak wójt gminy Biała wskazał priorytety, to no niech wskaże priorytet, co robimy. Popowice, Bieniec, czy tworzymy dokumentację na drogę w miejscowości pod Pątów od odcinka. W dalszej części obrad nawiązano też do pracy wieluńskiego szpitala, to w kontekście nieprzyjemnego zdarzenia, które niedawno miało miejsce. Chodziło o emerytowaną pracownicę Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, która kilka godzin czekała na pomoc. Czy podjęte zostały działania wyjaśniające okoliczności śmierci emerytowanej pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, która to trafiła w dniu 14 stycznia w godzinach popołudniowych na szpitalny oddział ratunkowy z podejrzeniem zawału serca. Z tego, co mnie przekazano, potwierdzone to wynikami badań. I pacjentka czekała na szpitalnym oddziale ratunkowym i tu ja mam informację, że około 3 godzin, po czym została zabrana, przekazana do karetki, która przyjechała po nią z Sieradza. Pacjentka nie dojechała do Sieradza, 8 czy 10 kilometrów przed Sieradzem zmarła. To znaczy, ja nie wiem, czy to tu pytanie do radnego Jażdżyka, czy to jest ta sama osoba, którą zgłaszał na komisji, na posiedzeniu komisji, już nie pamiętam, ale chyba edukacji. Czy to jest ta sama sprawa? Tak, panie starosto, to jest ta sama sprawa. Ja już mam przygotowane pismo w sprawie wyjaśnienia tej sprawy. Dzisiaj postaram się to pismo złożyć w sekretariacie z uzasadnieniem wyjaśnienia tej sprawy, jaka właśnie miała miejsce. Mam to pismo właśnie przed sobą w dniu 14 stycznia 2022. No dobrze, to, czyli potwierdza się, że taki fakt miał miejsce. Oczekuję od dyrekcji i nadzorujących pracę dyrekcji
stosownych działań, a w innych również wskazania. Kolejna sprawa także dotyczyła pracy Wieluńskiego Szpitala. Jak wiemy także z naszej anteny, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w Wieluńskiej Lecznicy zainstalowano nowy i zarazem drugi tomograf. W tej sprawie zorganizowano też specjalną otwarciową uroczystość. Choć tomograf w szpitalu jest od grudnia, to tak naprawdę zaczął pracować dopiero na początku lutego. Dlaczego trzeba było czekać aż tak długo na jego uruchomienie? Czy tomograf nowy, który poświęcony był 14 bodajże grudnia, to już pracuje? Ile pacjentów obsłużył? Decyzja zezwalająca na użytkowanie z wojewódzkiego sanepidu i tutaj podejmowałem w tym temacie interwencję. Brakowało pewnych dokumentów, ale mam zapewnienie od dyrekcji, gdzie wczoraj rozmawiałem z dyrekcją, że od początku lutego tomograf będzie działał. O kolejnych tematach dotyczących Wieluńskiego Szpitala powiemy także za tydzień w wydarzeniach TVK. Tymczasem kończymy i zapraszamy jednocześnie Państwa do obejrzenia obszernej relacji z ostatniej sesji Rady Powiatu. Pokażemy ją jak zwykle na zakończenie naszego programu w drugiej odsłonie tematu tygodnia, zaraz po kulturze.